Cześć, Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie, moi drodzy. Zwykle bardzo dobrze poinformowany Mike Coppinger zdradził w piątkowej rozmowie z Maxem Kellermanem, że wedle jego wiedzy Tyson Fury, wbrew obawom swojego promotora Franka Warrena, nie wybiera się wcale jeszcze na sportową emeryturę i kolejną walkę stoczy latem. Według Coppingera, który jest dziennikarzem ESPN, a ESPN w Stanach pokazuje walki Fury'ego, na potrzeby pojedynku Ciampa w WBC wagi ciężkiej są już wstępnie zarezerwowane pewne daty i lokalizacje, a głównym faworytem do roli rywala króla cyganów jest Joe Joyce, o ile oczywiście Joyce wcześniej 15 kwietnia pokona Zhanga Zhileya. Innymi potencjalnymi oponentami Tysona Fury'ego są podobno Andy Ruiz Jr. i Anthony Joshua. Ten temat walki Fury kontra Joyce pojawiał się już w przeszłości, panowie się dobrze znają, bo sparowali ze sobą nie jeden raz, mają także tego samego promotora, czyli Franka Warrena, więc teoretycznie dogadanie tej walki nie powinno stanowić żadnych problemów, no ale pamiętajmy, że i walka z Usykiem była praktycznie dogadana już w grudniu, a promotorzy Usyka i Fury'ego są dobrymi biznesowymi partnerami, nawet wspólnie pracowali przy gali Fury kontra Chisora w grudniu. Ostateczna decyzja i tak będzie więc należała do Tysona Fury'ego, a co on sobie tam postanowi, to pewnie sam jeszcze w tym momencie nie wie. Na pewno starcie Fury kontra Joyce byłoby ciekawym widowiskiem, choć nijak mu oczywiście do walki o cztery pasy pomiędzy Furym i Usykiem, ale warto przypomnieć, że Gypsy King ma w tej sprawie inne zdanie, bo jak twierdzi, sportowo Joyce byłby dla niego od Usyka rywalem trudniejszym, a co dokładnie Tyson Fury w grudniu mówił na temat ewentualnej walki z Joe Joyce'em, sami posłuchajcie. Bandziorn. People have been asking me all night, like, who's a tougher fight, Usyk or Joyce? And in my opinion, Usyk's a slicker boxer, but Joe Joyce is a juggernaut. And I think that Joe gives me a tougher fight than Usyk, 100%. Big Joe, 6'7" and 19.5 stone, like a juggernaut coming forward at me, trying to smash me to pieces. Or Usyk trying to steal a jab running around the ring, trying to nick a point here and there. So I think that Usyk's a very good fighter. I'm not going to take anything away from him. He's the undisputed cruiserweight champion, and he's the unified heavyweight champion. So he's had a fantastic career, but I think that I do a job on him. And I can't just think it. I don't just want to talk it. I want to prove it. So let's get that one on. But like I say, I do think the biggest challenge out there for me is Joe Joyce, the juggernaut. And I'm mentioning him a lot because I'm very impressed with where he's been and where he's come from. The guy should be Olympic gold medalist. He got ripped off in the final, in my opinion. And he's done everything asked of him. He's beat Brian Jennings, a world-class fighter. Daniel Dubois, world-class fighter. And my good friend Joe Parker, another world-class fighter. So he's mandatory ready. And like I say, if Usyk can't be made, then we'll do the juggernaut and we'll give him a clash of titans for sure.